Witajcie. Dziękuję za waszą cierpliwość. Dziękuję za wszystkie miłe słowa pod ostatnim wpisem w zakładce społeczności. Muszę wam powiedzieć, że po dłuższych przerwach jakoś zawsze trudno mi wskoczyć w ten rytm swobodnego nagrywania i wydaje mi się to wręcz jakimś wyzwaniem. Chociaż nie wiadomo czemu, bo to nie jest dla mnie nic nowego. No ale już dobrze. Po prostu trzeba się wziąć do pracy i już. Wiele z was napisało, że miło by usłyszeć ponownie jakiś tekst o starożytnej słowiańszczyźnie, więc od razu przyszedł mi do głowy pewien tekst, który mimo, że jest bardzo ciekawy, bardzo nawet intrygujący i poruszający dość szeroki zakres wiedzy tak zwanej alternatywnej, to mimo tego ten tekst nie znalazł się w żadnym z trzech dużych zbiorów Lechistan. Nie powiem w tej chwili, dlaczego nie załączyłem tego tekstu, ale myślę, że rzetelni badacze prawdy o starożytnej słowiańszczyźnie po wysłuchaniu go poznają przyczynę mojej decyzji. Poza tym tekst jest bardzo po prostu ciekawy i w zupełności nadający się do zbioru Rozwój duchowy przedwojennej Polski. A więc zamieszczę go tutaj i posłuchajmy. Rok 1937. Jerzy Znamierowski. Misja społeczna Słowian w świetle historiozofii ezoterycznej. Artykuł, do pewnego stopnia programowy, wypadałoby pisać posługując się całą skomplikowaną i dostojną aparaturą utensyliów naukowych z mnóstwem odsyłaczy do grubych dzieł angielskich, francuskich, niemieckich i włoskich profesorów itd. Nie mamy jednakże możliwości pracować dla idei tak, jakbyśmy pracować chcieli – w ciszy pracowni, zaopatrzonej w odpowiednią podręczną bibliotekę, bez tysiąca jednej spraw na głowie. Panowie mecenasi ezoteryzmu, jeżeli tacy są w Polsce, dotychczas nie porozumieli się między sobą, może nawet nic jeszcze o sobie wzajemnie nie wiedzą, a przecież wierzyć wypada, że znajdzie się owych bodaj 10 sprawiedliwych o ambicjach amerykańskich fundatorów. Ezoteryzm wart jest tego, by dźwignąć i rozwinąć jego sztandar. Zaiste nie mniej niż warte są dźwigania obserwatoria astronomiczne i laboratoria biochemiczne. Tymczasem musimy mówić tak, jak w danym momencie mówić możemy, z wszystkimi nieuniknionymi brakami i niedociągnięciami. Nie przemawiamy przecie jednak do samych tylko intelektów. Przemawiamy do intelektów i serc równocześnie. Ludzie, którym płaci się za to, by umieli przemawiać naukowo, to znaczy przede wszystkim profesorowie uniwersytetów, nie mogliby przemawiać o idei, gdyż po prostu straciliby posady. Zresztą sama już natura ich jest taka, że każde nowe zjawisko w dziedzinie myśli i kultury pragną przede wszystkim scharakteryzować, zdefiniować, zaklasyfikować i postawić na półce. I to już wszystko. Nie w ich naturze leży czyn, jakkolwiek zdarzają się szczytne wyjątki. Lecz naszym zadaniem jest czyn właśnie, nie zaś definicja i klasyfikacja. Żywimy zresztą bardzo poważne obawy, iż rzecz zdefiniowana i zaklasyfikowana otrzymuje siłą faktu wszelkie kwalifikacje po temu, by stać się rzeczą martwą. Dlatego też nie będzie nam wcale zależeć na ścisłej, względnie naukowej charakterystyce ezoteryzmu. Lecz przejdźmy już do przedmiotu. Należałoby w tym miejscu rozwinąć barwny obraz prehistorii ludzkości. Należałoby mówić o fantastycznej i legendarnej Atlantydzie i o zamieszkujących kolejno różne partie tego kontynentu, rasach. Należałoby mówić o ich wędrówkach i emigracjach, z podawaniem różnych źródeł i z wzajemną ich konfrontacją. Są to rzeczy niewątpliwie bardzo interesujące i wiele dające do myślenia. Nie możemy tu jednak wchodzić w te szczegóły. Bibliografię przedmiotu podamy na końcu artykułu. Wrócimy do niego jeszcze, gdy mówić nam wypadnie o dziwnych losach Izraela i o tragicznym zjawisku antysemityzmu. Tu iść nam będzie tylko podkreślenie kilku zasadniczych momentów tego, co nazwaliśmy historiozofią ezoteryczną. Idzie o schemat ewolucji psychoetnicznej ludzkości i o miejsce i rolę w tym schemacie Słowian. Zakładamy, że ilekolwiek istnieje zastrzeżeń i sprzeciwów, bo i te istnieją jeszcze dzisiaj w stosunku do pojęcia ewolucji i ilekolwiek istnieje modyfikacji w interpretacji tego prawa przyrody,
to jednak jest ono już na ogół truizmem i przytem dobrze, że niezbyt ściśle zdefiniowany. Tak samo ma się rzecz z pojęciem rasy. Jakkolwiek gorące spory istnieją co do charakterystyki tego pojęcia, pewne obiektywne dane o mglistych, co prawda i rozpływających się w konturach dla przybliżonego ustalenia i odczucia sensu tego pojęcia jednak ustalić można. Nie będziemy się tu zajmowali metodologią ezoteryzmu. Poczekamy z tym do czasu, aż panowie mecenasi ezoteryzmu w Polsce dadzą nam możliwość wgryzienia się w spokojnie w liczbę, metal i trupie ciało. Wszystko to w cudzysłowie. Na razie więc prosimy czytelnika o przyjęcie do wiadomości, że gdy mówimy doktryna ezoteryczna twierdzi, powiada, mówi, głosi, zakłada i tym podobne, nie jest to zwyczajny, niesprawdzalny, jakiś objawiony dogmatyzm. Ezoteryzm jakkolwiek nie jest sceptycyzmem, nie jest też dogmatyzmem i nie istnieje w nim żadne Roma locuta, ani też on sam tak powiedział. Jest tam miejsce i na sprawdzanie, i na badanie samodzielne. Istnieje metoda w ezoteryzmie, która niewiele ma wspólnego z wiarą i objawieniem w stylu biblijnym. Doktryna ezoteryczna powiada, że ludzkość na Ziemi w danym cyklu ewolucyjnym, stanowiącym drobny stosunkowo wycinek ogólnego schematu ewolucji monad, czyli najelementarniejszych jednostek biopsychicznych w naszym Układzie Słonecznym, rozwija się przez 7 zasadniczych typów psychoetnicznych zwanych prarasami. Każdy z tych typów stanowi pewien zupełnie wyraźnie zarysowany etap rozwoju od czegoś z mgły i galarety do człowieka doskonałego, mędrca, świętego i władcy żywiołów w jednej osobie i wyżej. Prarasę pierwszą można by scharakteryzować właśnie jako mgłę, drugą jako galaretę. Dopiero w prarasie trzeciej, zwanej zgodnie przez współczesnych ezoteryków różnych szkół i kierunków lemuryjską, ukształtowało się ludzkie ciało fizyczne we właściwym tego słowa znaczeniu i nastąpił podział pierwotnej androginy na płcie. Miało to miejsce jakoby, żeby nie zgrzeszyć nadmierną ścisłością, 6,5 miliona lat temu. Prarasa czwarta, przezwana atlantycką, wydoskonaliła zmysł postrzegania i rozwinęła zdolność życia wzruszeniowego. Wkroczyła w świat emocji, uczuć, pragnień i namiętności. U schyłku tej to właśnie prarasy, która zabrnęła w straszny egoizm i masowe nadużycia w dziedzinie magii, zaszło kilka następujących po sobie katastrof geologicznych. Ostatni szczątek Atlantydy, wyspa Posejdonizm, o której wspomina Platon w Timajosie, miała zatonąć ściśle w roku 9564 przed Chrystusem. Nawiasem mówiąc, ostatnia katastrofa przyczyniła się do powstania biblijnej legendy o potopie, legendy wspólnej wielu ludom starożytności. Około miliona lat temu, w cudzysłowie, wystartowała prarasa piąta, aryjska. Jej zadaniem jest rozwój intelektu. Tu musimy dotknąć drugiego ważnego punktu tej historiozofii ezoterycznej. Idzie o to, że według niej każda prarasa w rozwoju swoim przechodzi poprzez 7 podtypów, dla których to właśnie ustalamy prosty termin rasa. W tym to sensie będziemy posługiwali się po zastosowaniu pewnych modyfikacji nazwowych zwrotami typu rasa germańska, rasa romańska, rasa słowiańska. W owym różniczkowaniu się każdej prarasy na 7 ras, niektóre kierunki ezoteryzmu starają się uzasadnić pogląd, że różniczkowanie się to miało miejsce w prarasie czwartej, atlantyckiej, ma i będzie miało miejsce do końca istnienia rasy piątej, aryjskiej, lecz że nie było go w prarasie lemuryjskiej i wcześniejszych i nie będzie zachodziło już od początku prarasy szóstej, amerykańskiej. Ale długi nawias.
W owym różniczkowaniu się każdej prarasy na 7 ras znajduje zastosowanie prawo biogenetyczne Heckla w tym sensie, że owych 7 ras przebiegają w skrócie, w powtórzeniu lub w szkicowej antycypacji cały schemat ewolucyjny wielkich 7 praras. Nie będziemy tu wchodzili w szczegóły i nie będziemy wyliczali nazw wszystkich 7 ras atlantyckich. Podkreślimy tylko jeden ważny moment, ten mianowicie, że 5. rasą atlantycką byli właśnie Semici, lub jak to woli, prasemici. I oni to mieli wyemigrować z Atlantydy przed jednym z potopów, jako spodziewany zawiązek przyszłej intelektualnej prarasy aryjskiej. Stąd zapewne tradycja o ludzie wybranym. Losy tej emigracji były mocno powikłane i najwidoczniej dość niefortunne. Wiele ciekawego światła rzuca na tę sprawę interesujące studium Karola Chodkiewicza pod tytułem Ewolucja ludzkości, Kraków 1936, czerpiące co prawda z drugiej ręki i to z różnych szkół ezoteryzmu, tym niemniej niewątpliwą zasługą autora jest inteligentne, obiektywne zestawienie ich danych, poparte cennym materiałem filologiczno-porównawczym. W związku z emigracją prasemitów i początkami prarasy aryjskiej pragniemy podkreślić dwa ważne momenty. Jeden to ten, iż część emigracji semitów atlantyckich w wędrówce na wschód osiedliła się i osiadła na stałe na terenie dzisiejszej Palestyny, Syrii i Arabii, dając m.in. początek narodowi żydowskiemu, a rezygnując z trudów dalszej podróży. Drugi, że, jak twierdzi wschodnia tradycja ezoteryczna, i ta część emigracji, która dotarła do Ziemi Obiecanej, nie zdołała utrzymać się w karbach wymaganej od nich przez kierownika emigracji dyscypliny rasowo-biologicznej. Pokrzyżowała się z plemionami tubylczymi i w rezultacie próba wydzielenia elity zawiązku prarasy piątej musiała być ponowiona. Echa tego pokrzyżowania odnajdujemy w genezie Mojżesza. Przeddzieje te kryją w sobie wiele nie dość wyświetlonych niejasności i czekają jeszcze na specjalne, gruntowne studium. Zróżniczkowanie się prarasy aryjskiej na poszczególne, w cudzysłowie, rasy ma już dla nas znaczenie żywotne, zwłaszcza iż wiążą się one z rzutem w przyszłość, wstającą się w naszych oczach epokę nową i z pierwszymi jaskółkami nowej, 6. prarasy. Z nadbrzegów Morza Aryjskiego, położonego na szerokości geograficznej dzisiejszego Morza Śródziemnego, a pod długością geograficzną dzisiejszego Indostanu i Indochin, z tygla, w którym udało się wreszcie wykształtować typ pra-Arya, szły już pioniersko cywilizacyjne emigracje na południe, południowy zachód i zachód i wreszcie na północo-zachód. Tak więc Indie, Iran, Mezopotamia, Arabia, brzegi Morza Śródziemnego i Europa stawały się kolejno terenami ich osiedlania się i budowy ich cywilizacji. Istnieje kilka systemów klasyfikacji ezoterycznej tych ras. Różnią się one jednak w szczegółach dość nieistotnych. Co zaś im wszystkim jest wspólne, to to, że nie dochodzą one jeszcze do definitywnego umiejscowienia Słowian jako odrębnej rasy. Zdaje się w tym wszystkim nawet miejscami przebijać pewnego rodzaju wstydliwość, coś jak gdyby, czy aby rzeczywiście Słowianie są tą nową rasą i pewnego rodzaju nacechowane rezerwą oczekiwanie, co oni właściwie mają do powiedzenia. Oczywista, że naszą właśnie, Słowian, jest rzeczą tę lukę uzupełnić i zabrać głos. Zestawiając klasyfikację wschodniej szkoły ezoterycznej teozofów i zachodniej kalifornijskich różokrzyżowców i uzupełniając je jedna drugą, otrzymamy szereg 6 ras lub szczepów, jak to woli, co do kolejności występowania których można się co prawda spierać. Powstawają mianowicie pewne trudności z umiejscowieniem Celtów, w obu tych jednak klasyfikacjach brak jeszcze Słowian. Stawiamy tezę, nazwijmy to zresztą nawet hipotezą roboczą, że
owym siódmym szczepem prarasy aryjskiej, owymi najmłodszymi z Ariów, są właśnie Słowianie. Nie zgadzamy się w tym przypadku ze szanownym autorem Ewolucji Ludzkości, który uważa Słowian za szósty dopiero szczep aryjski, umieszczając Celtów w jednym szczepie z Greko-Rzymianami. Idzie tu szanowny autor za tendencjami filologii porównawczej, wówczas gdy zarówno teozofowie, jak i różokrzyżowcy wyznaczają Celtom miejsce samodzielne. Słuszność tego stanowiska można kwestionować. Można je poddawać krytyce i dyskusji. Wypada jednak uczciwie stwierdzić, iż jest to właśnie stanowisko myśli ezoterycznej. Świat Hellady i Romy przyjęto i w nauce oficjalnej nazywać razem światem klasycznym. U Celtów można by raczej dopatrywać się pewnego pokrewieństwa kulturalnego ze Słowianami. To jedno słowo, druidzi, jak wiele ono mówi, i drugie, runy. W ten sposób zróżniczkowanie aryjskiej pramacierzy na 7 ras pochodnych byłoby już faktem dokonanym i przedstawiałoby się jak następuje. 1. Indowie, 2. Irańczycy, 3. Asyro-Babilończycy, 4. Greko-Rzymianie, 5. Germano-Anglosasi, 6. Celtowie, 7. Słowianie. Ezoterycy obznajomieni z teorią tzw. 7 promieni ewolucyjnych znajdą w tej właśnie klasyfikacji kolosalne pole do snucia niezmiernie ciekawych i płodnych w następstwa czynno-praktyczne wniosków. Czyż nie jest podkreślany dobitnie monizm w filozofii Upaniszadów, a dualizm w religii staroperskiej? Czyż nie zajmowali się gorliwie astronomią i astrologią Chaldejczycy? Czyż nie piękno uderza nas przede wszystkim w świecie klasycznym? Czy nie myśl ścisła, analityczna i badawcza u Niemców i Anglików? I coś, co jest nam pokrewne. U Celtów specyficzna mistyka stopienia się, zżycia się najgłębszego z przyrodą. Coś, co jest w Irlandczykach i szkockich góralach i w Bretończykach. Baśń o koboldach, gnomach, eltach, czy nie na celtyckim właśnie podłożu najbujniej się rozkrzewiły? Celtyckie podłoże mają ludy zamieszkujące dziś Wielką Brytanię, Irlandię, Francję, Holandię i Belgię. I co w nich wszystkich wnikliwego obserwatora uderza, to tem większa uczciwość, im silniej wyrażone owo celtyckie podłoże. U tych właśnie ludów można się dopatrywać szkicowej antycypacji tych cech psychicznych, które się w pełnej mierze rozwiną w prarasie szóstej, amerykańskiej w skojarzeniu z intelektem germano-anglosasów. Wszak tamto właśnie, w Kalifornii, a również i w Australii i w Nowej Zelandii, gdzie wraz z anglosasami dotarła krew celtycka, ukazują się owe pierwsze jaskółki nowej rasy w postaci dzieci tak bardzo rozwiniętych pod względem psychiczno-intelektualnym od przeciętnych. I to w sensie jakiegoś niesamowitego skoku naprzód, że trzeba już dla nich zakładać specjalne typy szkół. Częste są tam wypadki, że dzieci zwracają się do nauczyciela ze słowami: po co pan nam to mówi, kiedy my to wszystko już wiemy? I teraz Słowianie. By zrozumieć ich rolę jako siódmego szczepu Ariów, potrzeba sobie wpierw dobrze uświadomić, jakie zadania czekają dwie wielkie, mające jeszcze po aryjskiej nastąpić prarasy. Szóstą i siódmą. Gdy piąta rozwija intelekt, szósta będzie rozwijała to, co dziś utarło się nazywać intuicją, a co jest w gruncie rzeczy wykwitem harmonii, harmonijnego współdziałania rozumu z uczuciem. W siódmej zaś dojdzie do pełni wyrazu to, co można by nazwać wolą twórczą lub wolą duchową. Poza tymi terminami jednak kryje się treść bardzo różna od tego, co się zwyczaj rozumie przez wolę lub silną wolę. Jest to również całe wielkie zagadnienie, na razie jeszcze nieaktualne.
Podłożem psychicznej owej woli twórczej będzie doskonałe poczucie wszechjedności strumienia życia przepływającego przez wszystkie formy i królestwa przyrody, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne. I tu właśnie jest miejsce na twórczą, mesjaniczną antycypację przez ludy słowiańskie tego, co będzie wypracowane ze wszystkimi szczegółami w wielkiej prarasie siódmej, z opanowywanego przez coraz bardziej i przez nas intelektualizmu germano-anglosasów i z bliskiej nam uczuciowości Celtów, możemy i powinniśmy wyhodować kwiaty intuicji, poczucia jedności. Myśli te są bardzo dobitnie wyrażone w prozie mistycznej słowackiego. I na tym właśnie podłożu powinien zadziwić świat nasz mesjaniczny socjalizm ze zrozumienia, jakie głębie niezmierne tai w sobie owo parcie irracjonalne życia z bezkresu w bezkres i z poczucia niemożności zadawania krzywdy bratu człowiekowi. Zadaniem socjalizmu słowiańskiego w tym rozumieniu jest dobrowolne we własnym zakresie, to znaczy przede wszystkim na terenach zamieszkałych przez ludy słowiańskie, znieść ustrój kapitalistyczno-klasowy i zastąpić go ustrojem miłości społecznej, ustrojem braku przywilejów, ustrojem wolnym od mistyki pieniądza, ustrojem więcej niż sprawiedliwości społecznej, bo dbałości serdecznej zarówno o całość, jak też i o kulturę duchową i dobrobyt materialny każdej poszczególnej jednostki. Czyż nie rozbudowa i pogłębienie od wewnątrz zasad ustroju samorządowo-spółdzielnego najlepiej odpowiada tej charakterystyce? Z pomiędzy wszystkich ludów słowiańskich najbardziej do tej misji powołaną wydaje się Polska, w niej bowiem słowiańskość najbardziej jest wolna od obcych domieszek. Niechże się w niej wypełni pium desiderium Norwida, braterstwo ludom dam, gdy łzy osuszę. Dziękuję za wysłuchanie tego artykułu.